klasyczna sytuacja, kiedy u kierowcy ciężarówki stwierdza się brak widzenia obuocznego. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę oczywiście od zapytania szczęśliwego, a tak w zasadzie pechowego kierowcy kategorii C. Dzień dobry, proszę o pomoc w mojej sytuacji. Jestem posiadaczem prawa jazdy kategorii B i C. Przed kursem na kategorię C przeszedłem również pozytywnie badania lekarskie i psychotesty. No, co do badania lekarza okulisty, mam duże wątpliwości, czy były rzetelnie przeprowadzone. Ostatnio wykonałem prywatnie badanie wzroku, w którym stwierdzono m.in. brak widzenia obuocznego, no i wadę wzroku. Skany tych wyników przesyłam panu w załączeniu. No i mam do pana, panie doktorze, takie pytanie. Czy w tym momencie, kiedy pracodawca skieruje mnie na badania do medycyny pracy, to czy tenże lekarz medycyny pracy dopuści mnie do pracy jako kierowcę zawodowego? Będę pan bardzo wdzięczny za rzetelną opinię. No cóż, przejrzałem tą dokumentację i z tego przesłanego skanu badania okulistycznego wynika przebycie jakiejś operacji oka prawego, przy okazji jest niedowidzenie tego oka prawego, no oraz niestety zasadnicza sprawa, brak widzenia obuocznego, czyli przestrzennego, czyli stereoskopowego. Rozpoznawanie barw, pole widzenia jest tutaj u tego kierowcy prawidłowe. I wniosek jest w sumie bardzo prosty, ponieważ sam brak widzenia stereoskopowego dyskwalifikuje tą osobę jako kierowcę zawodowego. I sytuacja taka występuje bardzo często, jak osoba czy osoby na pograniczu normy lub czasami się zdarza nawet poza normą, zostały dopuszczone do kursu naprawko, zainwestowały coś tam, potem kończą cały cykl szkolenia, włącznie z kwalifikacją wstępną. No, szczęśliwe jest papier, chciałyby popracować w zawodzie, trafiają na innego lekarza, chcą przejść badania już do pracy, a tenże lekarz dyskwalifikuje je na badaniach okresowych, a w zasadzie na badaniach wstępnych. No, teoretycznie tenże lekarz powinien jeszcze powiadomić starostę, ten starosta skierować tą osobę na powtórne badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. I jeżeli masz brak widzenia obuocznego i trafisz do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, czyli WOMP, no to na tych badaniach WOMP raczej stracisz swoje prawo jazdy zawodowe. Jaki z tego wniosek na przyszłość? Odradzam ci stanowczo, ale naprawdę cię odradzam, szczególnie jeżeli masz jakiś problem taki poważniejszy ze wzrokiem, zawód kierowcy ciężarówki lub autobusu. Czyli te zawody nie są dla ciebie. No, nawet jeżeli jakimś cudem skończysz kurs, zdasz prawo jazdy, uzyskasz stosowne kwalifikacje, to wzrok raczej się z wiekiem nie polepsza, a badaniom lekarskim czy badaniom psychologicznym będziesz poddawany okresowo przy wielu różnych okazjach, prawda? Nie tylko przy wymianie prawa jazdy na kod 95, ale przy każdej zmianie przewoźnika. No i w końcu trafi się ktoś, może być to lekarz, może być psycholog, który cię zdyskwalifikuje, no i na tym skończy się w zasadzie kariera twoja w transporcie drogowym. Bardzo często, a w zasadzie obowiązek jest taki, żeby za negatywnym orzeczeniem poszło powiadomienie do Wydziału Komunikacji, no czyli w sumie do starosty. Na tym kończę. Jeżeli ten filmik ci się spodobał, to daj oczywiście lajka, daj kciuka. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, więcej takich filmików, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś są na dole i na górze guziki subskrypcji. Co pewien czas przesyłam jakieś nowe materiały dotyczące zdrowia kierowców, badań psychotechnicznych kierowców i tematów pokrewnych. Oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu, tutaj badania na prawo jazdy wrocław.com. I tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmiku, a link jest w opisie do tego wideo, jeżeli oczywiście oglądasz na kanale YouTube. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. A tak na marginesie, powtarzam jeszcze raz, jeżeli jesteś
czy zamierzasz być kandydatem na kurs prawa jazdy zawodowego, czyli kategorię C, kategoria D, miałeś jakąś operację oczu, nawet w dzieciństwie, miałeś jakiegoś zeza, dużą wadę wzroku, czy jakieś inne poważniejsze schorzenie oczu, a nawet jakieś inne poważniejsze schorzenie ogólne, to raczej zastanów się kilka razy przed podjęciem decyzji o pójściu na ten kurs. Różnie tam bywa na badaniach lekarskich w szkołach jazdy, czasem jest to troszeczkę pobieżnie. Natomiast, jeżeli masz schorzenie na pograniczu normy, to licz się z tym, że te schorzenia, szczególnie schorzenia oczu, idą w gorszym kierunku. Prawda? Czyli zostałeś zakwalifikowany jeszcze w miarę jako tam zdolny, ale możesz utracić te swoje uprawnienia, te z trudem nabyte uprawnienia po kilku latach. Często, gęsto zdarza się to nawet po wielu latach bez wypadkowej jazdy, bez mandatu, bez stłuczki, bez niczego. Trafiasz przypadkowo do innego lekarza i klops. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.